No, zespół nas przegrał dzisiaj 7-0, ale rzeczywiście zespołem, która bardzo dobrze dysponowanym. Przy czym, jak sama tabela wskazuje, my nie stanowimy tutaj akurat czwartej lidze jakiegoś zagrożenia dla zespołów. Jest to zespół sztucznie stworzony, gdy z naszej drużyny przed sezonem odeszło z 22 zawodników 21, a jeszcze gdzie już została ukrystalizowana jakaś forma zawodników po pierwszej rundzie, to znowu w przerwie odeszło 9 zawodników. Bez pieniędzy, bez uzupełnień na tym poziomie ligi, która jest bardzo silna, czwarta liga. Wygląda to tak, jak wygląda, ilość zdobytych punktów nie jest przypadkiem. Także gratuluję zwycięstwa na pewno Turowi i życzę powodzenia w Pucharze Polski z Jagiellonią II Białystok. Co tu mogę powiedzieć? Można rzec, że mecz do jednej bramki. Szybko napoczęliśmy przeciwnika, wiadomo, drużyna Hetmana. No jest to klasa niższa niż wszystkie chyba drużyny w tej lidze, no i po prostu musieliśmy czynić powinność. Wyszło tak naprawdę łatwo, gładko i przyjemnie, więc chłopaki czycili się grą, chyba to jest najważniejsze. Tak naprawdę gdzieś tam prosiłem, żeby głową być jeszcze przy dzisiejszym meczu, a nie już przy środowym, ale myślę, że teraz to każdy żyje tym naszym półfinałem i jakby i skupiamy się na środzie, a dzisiaj, że tak powiem, zrobiliśmy swoją robotę i poprawiliśmy trochę statystyki i jedziemy dalej.